I'm walking. Here's the knee and I'm talking. By you and me, I'm hoping that you come back to me. I'm lonely as I can be. I'm waiting for your company. I'm hoping that you come back to me. What you gonna do when the well run dry? You gonna run away and hide? I'm gonna run right by your side. For you, pretty baby, I'll even die. I'm walking. Yes, indeed, I'm talking. For you and me, I'm hoping that you come back to me. Robert i Hubert obalają stereotyp, że zawodnik z sumo musi być wielkim i tłustym mężczyzną. Co więcej, zawodnik niepozorny jest w stanie pokonać większego od siebie. Tu mamy na to dowód. 8-letni Maciek rozprawia się z 20-letnim, znacznie silniejszym Hubertem. Pokonany Hubert wyjaśnia, że w sumo liczy się nie tylko siła. Jak jestem mały, on jest duży, po prostu sprytem.
sprytem, co jest od zbicia specjalne z linii, że taki kolos jak się pcha na mnie, ja robię zbicie, on wtedy nie panuje nad swoim ciężarem i wypada. Zobaczymy, jak to będzie. No jednak to jest, oprócz techniki, to też trzeba liczyć na łód szczęścia. Dlaczego w Polsce tak popularne staje się sumo? Może dlatego, że mamy tak wielu dobrych zapaśników, a sumo to naturalna kontynuacja zapasów.